Jesteście skazani po prawdzie. Dokona poświęcenia nowego sanktuarium. Główne elementy liturgii poświęcenia kościoła powstały w Rzymie i Galii między IV a IX wiekiem. Obrzęd konsekracji świątyni należy do bardzo uroczystych czynności kościoła. Składają się na nie nowe obrzędy, wejście procesjonalne, które właśnie widzimy w tej chwili na ekranach, następnie przekazanie kościoła biskupowi, Ojcu Świętemu. Ojciec Święty przy pomocy znanej już rzymskich transmisji platformy ułatwiającej mu poruszanie wjeżdża do wnętrza nowego kościoła. Razem z nim muszę świętą, w czasie której poświęcona zostanie nowa bazylika, pocelebrować będzie 13 kardynałów i biskupów. W środku bazyliki wita Ojca Świętego 4000 wiernych, 8000 uczestniczy w uroczystości, pozostając na zewnątrz kościoła. Ojciec Święty w procesji liturgicznej zbliża się do ołtarza. Śpiewamy pieśń na wejście pod Twą obronę. Swój powierza.
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. W świętym Kościele Boga łaska i pokój niech będzie z wami wszystkim. I z Duchem Twoim. Umiłowany Ojcze Święty, umiłowany Ojcze Święty, Kościół Krakowski wita Cię ze czcią i miłością w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach i z wdzięcznością. Z wdzięcznością za wszystko, co Ojciec Święty uczynił dla czci miłosiernego Boga w Kościele i świecie, i tutaj. Ojcze Święty, pokornie błagam Cię, dokonaj konsekracji tego nowego Kościoła. Niech to będzie na uwielbienie Boga, bogatego w miłosierdzie. Niech będzie znakiem danym całemu światu przez następcę świętego Piotra, że nie zazna ludzkość prawdziwego pokoju, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Chrystusa. Niech stąd i z tylu miejsc kultu na całym świecie wychodzą ludzie umocnieni w wierze, że Bóg jest miłością. Ufni, że miłość jest możliwa, byleby tylko każdy czerpał z darów przebaczenia Bożego i pokoju i poszedł pomiędzy braci i siostry jako apostoł i świadek i jako robotnik miłosierdzia Bożego. Ojcze Święty, proszę, konsekrując ten Kościół, pobłogosław wszystkich tych, którzy go budowali, siostry Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i pielgrzymów, żebyśmy zaufali Panu Jezusowi, żeby miłość była kochana. Pobłogosław, Ojcze Święty. Teraz z Ojcem Świętym wita się Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz profesor Witold Cęckiewicz, główny projektant Bazyliki Bożego Miłosierdzia. A wcześniej metropolita krakowskiej ksiądz kardynał Franciszek Macharski jako gospodarz archidiecezji poprosił Ojca Świętego o dokonanie aktu poświęcenia nowej świątyni, nowej bazyliki. I przed chwilą, jak widzieliśmy, wręczono również Ojcu Świętemu symboliczny klucz do Kościoła, co należy do obrzędu konsekracji. W odpowiedzi Ojciec Święty pobłogosławi wodę, którą zostaną pokropieni zarówno wszyscy obecni w bazylice, jak i także ściany samego Kościoła.
Drodzy bracia i siostry, poświęcając uroczyście tę świątynię, pokornie prośmy naszego Pana i Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty, na pamiątkę naszego chrztu oraz do poświęcenia ścian i ołtarza nowego Kościoła. Niech sam Pan wspomaga nas swoją łaską, abyśmy posłuszni natchnieniu Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy, trwali wiernie w Jego Kościele. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełnej ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz z grzechu, nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmują chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, ażeby stać się członkami Jego mistycznego ciała i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, ażeby pokropienie nas i ścian tej świątyni było znakiem przypominającym sakrament chrztu, którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi braćmi, którzy w tym Kościele będą sprawować święte sakramenty, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa, Pana naszego. Wodą święconą zostanie pokropiony ołtarz. Księża biskupi przejdą przez lud, pokropią wszystkich nas w duchu pokuty oraz ściany świątyni. W tym czasie śpiewajmy przez chrztu świętego wielki dar, wspominając ten dar, który otrzymaliśmy od Boga w sakramencie chrztu.
Chór Mariański śpiewa pieśń Stanisława Moniuszki, psalm 137. Śpiewamy drugą zwrotkę przez stu świętego wieczny dar. Z miłosierdzia niech będzie zawsze obecny w tym domu modlitwy, a łaska Ducha Świętego niech oczyści żywą świątynię, którą my jesteśmy. Amen. Celsis Deo. Et in terra tanto minimum, vale voluntatis. Laudamus Deo. Et in terra tanto minimum.
łacinie, pragnąc w ten sposób podkreślić uniwersalny charakter tego wydarzenia. Jego znaczenie nie zamyka się jedynie w granicach archidiecezji krakowskiej, ani nawet w granicach Polski, ale jest znakiem dla całego Kościoła i świata. Melodie są zaczerpnięte z mszy świętej gregoriańskiej zwanej De Angelis. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, ześlij na to miejsce swoją łaskę i udziel pomocy wszystkim, którzy Ciebie wzywają. Niech tutaj moc Twojego Słowa i sakramentu utwierdza w wierze serca wszystkich wiernych. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Liturgia Słowa rozpoczyna się dzisiaj inauguracją ambony. Lektorzy udają się do Ojca Świętego, z rąk którego otrzymają lekcjonarz mszalny. Otwórzmy nasze serca na słuchanie Bożego Słowa. Niech w tej świątyni zawsze rozbrzmiewa Słowo Boże, aby umocłaniać tajemnicę Chrystusa i przyczyniać się do Waszego zbawienia w Kościele. Amen.
Czytanie z Księgi Nehemiasza. Gdy Izraelici mieszkali już w miastach swoich, wtedy zgromadził się cały lud, jak jeden mąż na placu przed bramą wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli w stanie je zrozumieć. I czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud. A gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podnosząc ręce swoje, odpowiedział: Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak, że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał słowa prawa. I rzekł im Nehemiasz: idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje. Poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma. Albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. Oto Słowo Boże. Mądrości, jego słuszne nakazy.
bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. W Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Oto Słowo Boże. Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawać czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina. Owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Oto słowo Pańskie. O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Drodzy bracia i siostry, powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa siostry Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie. To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Dlatego w
przychodzimy dziś tutaj do łagiewnickiego sanktuarium, aby na nowo odkrywać w Chrystusie oblicze Ojca, który jest Ojcem miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy. Pragniemy oczyma duszy wpatrywać się w oczy miłosiernego Jezusa, aby w głębi Jego spojrzenia znaleźć odbicie własnego życia oraz światło łaski, którą już powielekroć otrzymaliśmy i którą Bóg zachowuje dla nas na każdy dzień i na dzień ostateczny. Za chwilę dokonamy konsekracji tej nowej świątyni poświęconej miłosierdziu Bożemu. Zanim to nastąpi, pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Dziękuję szczególnie księdzu kardynałowi Franciszkowi, który tyle troski włożył w to dzieło, dając dowód, osobistego nabożeństwa do miłosierdzia Bożego. Serdeczną myślą obejmuję siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Dziękując im za dzieło rozpowszechniania przesłania, jakie pozostawiła święta Faustyna, siostra Faustyna. Pozdrawiam obecnych tu kardynałów i biskupów z Polski na czele z kardynałem Prymasem, jak również biskupów z różnych stron świata. Cieszę się z obecności kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jako też seminarzystów. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy uczestniczą w tej liturgii, a szczególnie przedstawicieli Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, która administruje jego budową, jak też samych budowniczych z różnych przedsiębiorstw. Wiem, że wielu spośród tu obecnych szczodrze wspierało materialnie tę budowę. Proszę Boga, aby wynagrodził waszą hojność i wasz trud
swoim błogosławieństwem. Bracia i siostry, kiedy konsekrujemy tę nową świątynię, możemy zadawać sobie pytanie, jakie nurtowało króla Salomona, gdy oddawał Bogu zamieszkanie świątynię jerozolimską. Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię ogarnąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałeś. Tak na pierwszy rzut oka wiązanie obecności Boga z pewnym określonym miejscem może się wydawać niestosowne. A jednak trzeba pamiętać, że czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uważać za jego świątynię, to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny. W tym samym duchu wiary przybyłem do Łagiewnic, aby konsekrować tę nową świątynię. Jestem bowiem przekonany, że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski, udzielać swego miłosierdzia. Modlę się, aby ten Kościół zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga. Miejscem nawrócenia i pokuty, miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej, źródła miłosierdzia, miejscem modlitwy, wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Modlę się więc słowami Salomona. O Panie, Boże mój, wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, której dziś Twój sługa stara się ubłagać Ciebie o to, aby w nocy i dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Wysłuchaj błagania Twojego sługi i Twojego ludu, ilekroć modlić się będzie na tym miejscu. Ty zaś wysłuchaj
miejscu swego przebywania w niebie, nie tylko wysłuchaj, ale też i przebacz. Nadchodzi godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Kiedy odczytujemy te słowa Pana Jezusa w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w szczególny sposób uświadamiamy sobie, że tu człowiek nie może stanąć inaczej, jak w duchu i prawdzie. To Duch Święty, Pocieszyciel i Duch Prawdy wprowadza nas na drogi Bożego Miłosierdzia, przekonując świat o grzechu i sprawiedliwości i o sądzie, równocześnie odsłania pełnię zbawienia w Chrystusie. To przekonywanie o grzechu dokonuje się w dwojakim odniesieniu do krzyża Chrystusa. Z jednej strony Duch Święty pozwala nam przez krzyż Chrystusa poznać grzech, każdy grzech, w pełnej skali zła, jakie w sobie zawiera. Z drugiej strony przez krzyż Chrystusa Duch Święty pozwala nam zobaczyć grzech w świetle Mysterium Pietatis, czyli miłosiernej, przebaczającej miłości Boga. Tak oto przekonywanie o grzechu staje się równocześnie przekonywaniem o tym, że grzech może być odpuszczony, a człowiek może odzyskać poczucie godności umiłowanego dziecka Bożego. Krzyż bowiem stanowi najgłębsze pochylenie się bóstwa nad człowiekiem. Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka, jak napisałem w Dives in Misericordia. Tę prawdę będzie nam stale przypominał kamień węgielny tej świątyni, który został wzięty z góry Kalwarii, z Golgoty, niejako spod krzyża, na którym Jezus Chrystus pokonał grzech i śmierć. Gorąco wierzę, iż ta nowa świątynia pozostanie na zawsze miejscem, w którym ludzie będą stawać przed Bogiem w duchu i w prawdzie. Będą przychodzić tu z ufnością, jaka towarzyszy każdemu
kto z pokorą otwiera swe serce na działanie miłosiernej miłości Boga, tej miłości, której największy grzech nie zdoła przezwyciężyć. Tu w ogniu Bożej miłości ludzkie serca pałać będą pragnieniem nawrócenia, a każdy, kto szuka nadziei, znajdzie ukojenie. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Twojego Syna Najmilszego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, za grzechy nasze i świata całego, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Słowa dzienniczka siostry Faustyny. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie miłosierdzia. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy. Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca
na całą naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście. Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. To zadanie powierzam Wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce. Oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przezwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
słowa zawierzenia. Bożemu miłosierdziu odpowiedzmy, śpiewając: Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, 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 Jezu, ufam Tobie. Módlmy się najbliżsi do Boga Ojca Wszechmogącego, który przemienia serca wiernych w duchowe świątynie dla siebie. Nasze zaś prośby niech wspiera braterska modlitwa wszystkich świętych. Klęknijmy. Teraz nastąpi właściwy obrzęd konsekracji Kościoła, obejmujący litanie do wszystkich świętych, modlitwę konsekracyjną, namaszczenie ołtarza i ścian Kościoła, okadzenie ołtarza i Kościoła i zapalenie świec na ołtarzu i w Kościele.
Prosimy Cię, Boże, przyjmij nasze modlitwy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny i wszystkich świętych i spraw, ażeby ten budynek, który Tobie poświęcamy, stał się domem zbawienia i łaski. Niech lud chrześcijański, który się tutaj zgromadzi, uwielbia Cię w duchu i prawdzie i wzrasta w miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Powstańmy. Następuje teraz modlitwa konsekracji, a po niej namaszczenie ołtarza i bocznych ścian. Trwajmy w modlitewnym skupieniu. Boże, Ty uświęcasz swój Kościół i nim kierujesz. Uroczyście wielbimy Twoje imię, ponieważ lud wierny pragnie dzisiaj poświęcić Tobie na zawsze ten dom modlitwy, w którym pobożnie cześć Tobie oddaje. Ty oświecasz go swoim słowem i karmisz łaską swoich sakramentów. Ta świątynia jest znakiem, misterium Kościoła, który Chrystus uświęcił krwią swoją, aby był jego oblubienicą pełną chwały. Dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz Matką dającą życie mocą Ducha Świętego. Kościół Święty jest wybraną winnicą Pana, która cały świat obejmuje swoimi gałązkami. Mocą krzyża podnosi swoje słabe dzieci i wprowadza do Królestwa Niebieskiego. Kościół szczęśliwy jest mieszkaniem Boga z ludźmi, przybytkiem świętym, zbudowanym z żywych kamieni, stojącym na fundamencie apostołów, na kamieniu węgielnym, którym jest sam Jezus Chrystus. Kościół wspaniały jest miastem
położonym na górze, widocznym dla wszystkich, w nim bowiem jaśnieje odwieczne światło baranka i rozbrzmiewa wdzięczny śpiew błogosławiony. Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten Kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym dla składania Chrystusowej ofiary. Niechaj tutaj zdroje łask zmywają ludzkie winy, aby dzieci Twoje, Ojcze, umarłe za grzech, rodziły się na nowo do życia Bożego. Niech Twoi wierni, zgromadzeni dookoła ołtarza, sprawują pamiątkę Paschy i posiadają się przy stole słowa i ciała Pańskiego. Niech wznosi się tutaj miła Tobie ofiara chwały, a głos ludzi złączony ze śpiewem aniołów niech rozbrzmiewa w nieustannej modlitwie za zbawienie świata. Niechaj tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przeobleką się w godność Twoich dzieci, a rozsiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Teraz Ojciec Święty po modlitwie poświęcenia dokona namaszczenie ołtarza. Wyleje olej krzyżmo święte na środek płyty ołtarza i na cztery jego rogi, które rozprowadzi po całej mędzie ołtarzowej. Przez to namaszczenie ołtarz staje się symbolem Chrystusa. Natomiast namaszczenia ścian dokonają wybrani biskupi. Namaszczenie to oznacza, że cały ten Kościół zostaje przeznaczony na stałe dla sprawowania w nim kultu chrześcijańskiego. Zgodnie z tradycją dokonuje się 12 namaszczeń, co oznacza, że świątynia jest obrazem świętego miasta Jeruzalem. Ozdabianie ołtarza kwiatami i umieszczenie krzyża i świec oznacza, że jest on miejscem ofiary eucharystycznej i stołem pańskim, godnym szczególnej czci, stołem, przy którym wierni posilają się ciałem Pańskim. Niech Bóg uświęci swoją mocą ten ołtarz i Kościół, który namaszczamy jako Jego słudzy
aby wyrażały tajemniczy związek Chrystusa i Kościoła. Ojciec Święty wylewa olej krzyżma świętego na mensę ołtarza. Czterech księży kardynałów podejdzie teraz do kolumn świątyni, by namaścić je. Chór mariański śpiewa pieśni Locus Iste. Kardynałowie namaszczają teraz w 12 miejscach świątynię. Miejsca te pozostaną odtąd zaznaczone tak zwanymi zacheuszkami, czyli krzyżem i świecą na pamiątkę dzisiejszego wydarzenia. Przeciwko Bogu za zawartą sekrację świątyni Bożego Miłosierdzia śpiewajmy wszyscy razem, com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz. Namaszczeniu świątyni nastąpi okadzenie ołtarza i całego kościoła, które jest znakiem czci oddawanej Bogu, a także zapalenie, uroczyste zapalenie światła w świątyni. Ostatnim znakiem poświęcenia sanktuarium jest inauguracja tabernakul. Po komunii świętej zanosi się tam uroczyście najświętszy sakrament. Thank you.
piwnicę, do której zostanie przepane kadzidło, a następnie umieszczą ją na ołtarzu. W tym miejscu bowiem uobecnia się ofiara Jezusa Chrystusa, który przez własne wyniszczenie oddał się On Bogu Ojcu. Taka jest logika prawdziwej ofiary. To spalenie kadzidła wyraża przekonanie Kościoła, iż pragnie on łączyć się z Chrystusem w składaniu Bogu ofiary. Nasza modlitwa wznosi się przed Tobą, Panie, jak kadzidło, a jak ta świątynia napełnia się miłą wonią, tak niech Twój Kościół promieniuje świętością Chrystusa. Do Ojca Świętego podchodzą ministranci z kadzielnicami. Na ołtarzu spoczywa już duża kadzielnica. Dym kadzideł, symbol naszych modlitw, które wznoszą się do Boga. Śpiewajmy razem, czego chcesz od nas, Panie. Panu zaufałem, śpiewa Schola sióstr a cappella.
kościoła. Będzie to nakrycie ołtarza obrusem, co wyraża fakt, że jest on stołem Pana i że ofiara sprawuje się pod znakami uczty ofiarnej. Później oświetlenie ołtarza, następnie kościoła, co ewokuje myśl, że Chrystus jest światłem, prawdziwą światłością, że jest to również znak radości wielkiego świętowania. Nakrywają ołtarz obrusem, świecami i kwiatami. Śpiewajmy razem, modląc się, weź swą opiekę nasz Kościół Święty. Najważniejszym celem budowy kościoła to składanie w nim ofiary świętej. Dlatego ołtarz, na którym dokonują się te święte czynności, jest duchowym ogniskiem wyrażającym całą ideę Domu Bożego, biegunem, wokół którego koncentrują się elementy całej budowli. Sama zaś budowla jest tylko efektem promieniowania i poszerzania poświęconej przestrzeni ołtarza. Jest jakby zamknięciem i oddzieleniem od grzesznego świata. W zamyśle liturgicznym katolicki Dom Boży jest zasadniczo kościołem ofiary mszy świętej, która skupia społeczność wiernych wokół ołtarza stanowiącego duchowe centrum. Następuje teraz moment oświetlenia ołtarza. Niech w Kościele jaśnieje światło Chrystusa, aby wszystkie ludy osiągnęły poznanie prawdy. Jak oni zapalają teraz świece na ołtarzu, ministranci zanoszą światło do miejsc namaszczenia ściany. Śpiewajmy teraz w duchu radości. Cały świat niech śpiewa tę pieśń. Panem naszym Bóg. Pierwsze zapalenie światła ma bardzo uroczysty charakter i dlatego dokonuje go sam Ojciec Święty. Zapala on najpierw świecę diakonowi, a ten zapala świecę na ołtarzu i dalej przekazuje światło do zapalenia świec w miejscach namaszczenia ścian. W tym czasie zapala się także pozostałe światła w nowym kościele.
ołtarza zbliża się procesja z darami ofiarnymi. Symbolizują one nasze zaangażowanie w Eucharystię. Najpierw do ołtarza przynosimy chleb i wino. Są one symbolem naszego ludzkiego życia. Każdy z nas składa na ołtarzu razem z chlebem i winem swoje własne życie, prosząc Boga miłosierdzia, aby przemienił je w cudowny dar. Do ołtarza podchodzą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Stowarzyszenie Faustinum. Niosą relikwie świętej siostry Faustyny oraz dar nieustannej modlitwy, którą wyraża niesiona księga modlitw w godzinie miłosierdzia. Dzieci niosą w darze Ojcu Świętemu kielich, przeznaczony do sprawowania Eucharystii. Dziękują one w ten sposób Bogu za otrzymane łaski i zdrowie. Sam kielich jest wotum wdzięczności rodziców młodej dziewczyny, która została cudownie uzdrowiona z choroby. Do ołtarza przynosimy symbolicznie pozłacaną kielnię, kopię pierwszej użytej przy budowie. Niosą ją budowniczowie nowej świątyni. Wypisano na niej ważniejsze daty związane z budową kościoła, a zatem rok 1996, datę powołania do życia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, rok 1999, datę rozpoczęcia rozbudowy sanktuarium. Na drugiej stronie kielni widnieje wizerunek nowego kościoła oraz data jego poświęcenia, 17 sierpnia 2002 rok. Ten dar, składany obecnie z wiarą na ołtarzu, podsumowuje okres trudnej i rzetelnej pracy włożonej w powstanie tego obiektu. Na końcu niesiona jest księga ofiarodawców. Zawiera ona rejestr około 42 tysięcy nazwisk tych wszystkich, którzy swoimi ofiarami przyczynili się materialnie do rozbudowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Niosą ją przedstawiciele tej wielkiej rzeszy ludzi, bez których trudno byłoby pomyśleć o realizacji tego dzieła. Ojciec Święty będzie sprawował Najświętszą Eucharystię w kielichu, który sam ofiarował dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Chór śpiewa pieśń Bądź pozdrowiona święta Faustyno. Thank you.
Śpiewajmy razem, gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego. Ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć Chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz całego Kościoła Świętego. Boże, przyjmij z upodobaniem żary radującego się Kościoła i spraw, ażeby Twój lud, który gromadzi się w tej świątyni przed eucharystyczną ofiarę, osiągnął wieczne zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem. W górę serc. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu za prawdę. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. Ty cały świat uczyniłeś świątynią Twojej chwały, aby wszędzie stawiono Twoje imię. Nie zabraniasz jednak poświęcać miejsc przeznaczonych do sprawowania świętych obrzędów. Dlatego z radością poświęcamy Tobie ten dom modlitwy, wniesiony pracą ludzi. Jest on znakiem prawdziwej świątyni i obrazem niebieskiego Jeruzalem. Ty bowiem ciało Twojego Syna, zrodzone z Maryi Dziewicy, uczyniłeś swoją świątynią,
aby w niej przebywała pełnia bóstwa. Z Twojej woli Kościół Święty jest jak miasto zbudowane na fundamencie apostołów. Jego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Jest sam Jezus Chrystus. Ożywionych przez Ducha Świętego i zespolonych miłością w niej przez nieskończone wieki Ty, Boże, będziesz wszystkim dla wszystkich. Jaśnieć będzie wiekuiste światło Chrystus. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością, wołając: święty. Prawda, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć się dalej mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na mękę. Wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, polał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy,
co jest Twoim kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, ze mną niegodnym sługą Twoim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy nas zleli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Ojcze Wszechmocny, jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała za wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowu, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, i obraz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie przez Jego zamętu, pełni nadzieję odzywali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nas, ale na wiarę swojego Kościoła, zgodnie z Twoją wolą,
nadaje pokoju, dobroje w jedności. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Dobrze. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Baranku Boży. Komunia Święta będzie rozdawana w sektorach świątyni, jak również na zewnątrz kościoła. Bardzo proszę, aby pozostać na miejscach. Kapłani z Komunią Świętą dojdą do każdego z nas. Każdy będzie mógł przyjąć do swojego serca Chrystusa. Na zewnątrz w sektorach proporce wskażą miejsce, gdzie jest udzielana Komunia Święta. Śpiewajmy razem. Pan Wieczernik przygotował. Thank you.
uczestników liturgii odpowiednio przygotowany, zbliżył się do tego stołu ofiarnego i przyjął Chrystusa pod postacią chleba. W ten sposób objawia się wobec nas najpełniej łaska Bożego miłosierdzia i realizuje się właściwy cel istnienia budowli Kościoła. Wierzący, który przyjął ten pokarm życia wiecznego, może łatwiej i pełniej zawołać: Jezu, ufam Tobie. Zgodnie z tradycją tego rodzaju uroczystości, spotkania z papieżem w Polsce, nie tylko komunię świętą żoną Ojca Świętego otrzyma kilkadziesiąt wybranych osób. Są to siostry zakonne, są to sponsorzy, przedstawiciele władzy i regionu. Po komunii świętej ostatni akt poświęcenia nowego sanktuarium, otwarcie, inauguracja tabernakulum. Po Eucharystii zostanie zaniesiony tam uroczyście Najświętszy Sakrament. Łagiewniki to niezwykłe miejsce. Tu ludzkie działania podporządkowane boskim planom, posłusznie realizowanym przez zwykłą zakonnicę, siostrę Faustynę, nadały pierwotnemu charakterowi tej placówki nowy wymiar. Widać to w całej historii łagiewnickiego klasztoru, który oczywiście nie mógł przewidzieć, że w przyszłości stanie się sanktuarium, a tym bardziej, jak nazwał to miejsce Ojciec Święty, stolicą kultu miłosierdzia Bożego. Stąd orędzie o Bożym miłosierdziu rozchodzi się na cały świat. Warto dodać, że w krzewieniu miłosierdzia Bożego swój rozdział mają media. W lokalnej telewizji krakowskiej od 10 lat transmitowana jest msza święta Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z kaplicy z Łagiewnik dla chorych. Wiemy, że w tej mszy świętej duchowo uczestniczy całe grono ludzi chorych, starszych, którzy nie mogą wyjść do kościoła. Przynajmniej w taki sposób mogą korzystać z Eucharystii. Teraz bazylika, teraz kościół będzie o wiele większy, a więc i na naszych transmisjach pojawia się będzie zapewne większa ilość osób, bo poprzedni kościół, który mieści się na terenie klasztoru, oczywiście pozostaje, jednak jest on wyjątkowo mały w porównaniu z monumentalną bazyliką, którą dziś poświęcił Ojciec Święty. Warto też dodać, że w starej kaplicy, w klasztorze pozostanie nadal obraz namalowany przez Chyłę i pozostaną też relikwie siostry Faustyny. Tuż obok bazylika, wieża z platformą widokową, ale przede wszystkim bardzo wiele zabudowań potrzebnych do normalnego, zwykłego działania sióstr Miłosierdzia Bożego. Miejsce będzie można przyjmować wielu pielgrzymów przejeżdżających tutaj nie tylko na święta Miłosierdzia Bożego, ale przez cały rok na inne święta kościelne. W ubiegłym roku, w latach poprzednich, bazylikę, sanktuarium, a także zgromadzenie sióstr odwiedziło 1,5 miliona wiernych, między innymi z tak odległych krajów jak Filipiny, Japonia czy Ameryka Południowa. Dzisiejsza uroczystość to oczywiście nie będzie zakończenie wszelkich prac związanych z tą przepiękną bazyliką, z tym przepięknym kościołem. Pozostaje do dokończenia tak zwana bazylika dolna, tak zwany kościół dolny. Tam będą odbywać się spotkania pielgrzymów, będą mogli tam odpocząć. Brakuje jeszcze konfesjonału, brakuje ławek na stałe. W tej wielkiej bazylice ksiądz Marian Rapacz, prezes Fundacji Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, wspominał także o organach. To wszystko oczywiście w rękach pielgrzymów, którzy tutaj będą się pojawiać, pojawiają się cały czas i oczywiście swoją hojnością powodują, że ta bazylika pięknie jest tygodnia na tydzień. Dziękując za dar Komunii Świętej, śpiewajmy razem, uwielbiając Boga Miłosierdzia.
sakrament po raz pierwszy zostanie złożony w tabernakulum. Śpiewajmy razem: Wielbię Ciebie. Ci, którzy nie zdążą przyjąć Komunii Świętej podczas mszy świętej, będą mogli przystąpić do stołu pańskiego w kaplicy Męki Pańskiej po zakończeniu uroczystości. Módlmy się. Boże, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, daj nam głębiej poznać Twoją prawdę, abyśmy nieustannie wielbili Ciebie w Twojej świątyni. Razem z wszystkimi świętymi radowali się Twoją obecnością. Przez Chrystusa naszego. Na koniec tej uroczystej liturgii pragnę powiedzieć, że wiele moich osobistych wspomnień wiąże się z tym miejscem. Przychodziłem tutaj, zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim Sarwaju.
Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z Borku Chałęckiego na Rębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany w pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można sobie wyobrazić było, że ten człowiek w drewniakach kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego. Krakowskich ławek Bazylika. Cieszę się, że powstała ta piękna świątynia poświęcona Miłosierdziu Bożemu. Troska o materialny, a szczególnie o duchowy kształt tego sanktuarium powierzam księdzu kardynałowi Franciszkowi i całej archidiecezji krakowskiej oraz siostrom Matki Bożej Miłosierdzia. Niech ta współpraca w dziele szerzenia kultu Jezusa Miłosiernego przynosi błogosławione owoce w sercach wiernych w Polsce i na całym świecie. Wszystkim pielgrzymom, którzy tu przybywają i przybywać będą, niech miłosierny Bóg obficie błogosławi. Ojciec i Syn, i Duch Święty.
radosne Alleluja Händla wypełni świątynię Bożego Miłosierdzia. Dziękujmy Bogu za ten wspaniały dar, za tę wspaniałą świątynię. Dziękujmy za Ojca Świętego, za wszystko, co dziś otrzymaliśmy. Bazyliki mniejszej nowemu kościołowi w Łagiewnikach. Trzeba także pamiętać, że nie byłoby Łagiewnik, nie byłoby tego sanktuarium, gdyby nie było skromnej, prostej zakonnicy, siostry Faustyny Kowalskiej. Dar Boga dla naszych czasów, tak o świętej siostrze Faustynie.
Justynie ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i o orędziu miłosierdzia, które przekazała, powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. Jest to dar niezwykle bogaty, bo zawiera w sobie nie tylko wzór chrześcijańskiej doskonałości, ale także wielkie orędzie o Bożym Miłosierdziu, które Pan Jezus przez nią skierował do Kościoła i świata. Nie byłoby więc tego sanktuarium, które dzisiaj Ojciec Święty poświęcił, gdyby nie skromna siostra zakonna święta Faustyna. Warto podkreślić, iż niezmiernie rzadko zdarzało się w dziejach Kościoła, żeby biskup, który rozpoczynał czyjś proces beatyfikacyjny, kończył go jako papież. A tak było w przypadku arcybiskupa Karola Wojtyły, który w październiku 1965 roku w Krakowie zainicjował proces informacyjny Sługi Bożej, siostry Faustyny, a 18 kwietnia 1993 roku ogłosił ją błogosławioną. W roku jubileuszowym 2000 kanonizował.
Pozostajemy wszyscy na miejscach, w sektorach, śpiewając razem Kraków, kocha Cię, Polska, kocha Cię. Pozostańmy na miejscach, w sektorach. Śpiewamy Kraków, kocha Cię, Polska, kocha Cię. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Ojciec Święty znów ulicami Krakowa wyruszy do Pychowic, do krakowskich Pychowic, by tam spotkać się z przedstawicielami świata nauki. Obejrzy budowę trzeciego kampusu uniwersyteckiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także budowę